ceny autostrad w Europie i sposoby pobierania opłat za przejazd. Jesteśmy w Wielkiej Brytanii. Tutaj do tej pory nie trzeba było płacić za przejazd ciężarówką. Można było przejechać autostradą bądź dowolną drogą krajową kilkaset kilometrów dziennie i nie zapłacić ani grosza. Jednak płatne są parkingi, tak zwane serwisy, z których warto korzystać. Dlaczego? O tym mówię w filmach pod tytułem Wielka Brytania, pierwsza trasa. Dlaczego powiedziałem, że do tej pory nie trzeba było płacić za drogi? Otóż od kwietnia 2014 roku w Wielkiej Brytanii ma być wprowadzony podatek drogowy dla samochodów ciężarowych. Podatek drogowy będzie wynosił około pomiędzy 2 a 10 funtów na dzień, w zależności od klasy emisji spalin, maksymalnie 1000 funtów rocznie. Czyli wychodzi na to, że będzie coś podobnego jak w Beneluxie, gdzie winieta jest 8 euro, roczna jest 1000 euro, czyli tutaj mamy między 2 a 10 funtów, rocznie 1000 funtów, czyli coś takiego zbliżonego. Ogólnie nie wyjdzie drogo, bo 10 funtów za 500 km to nie jest aż tak wiele. Do tej pory poruszaliśmy się za darmo, jednak spotykać można w Wielkiej Brytanii płatne mosty, bądź tam jest nie jeden płatny odcinek autostrady, płatne mosty. Na przykład podróżując z Londynu na zachód, w kierunku Walii, pomiędzy miastem Newport i Bristol, jest takie wcięcie morza w głąb lądu, gdzie jest dosyć długi most. Dosyć długi most, który jest płatny. Byłem na nim ostatnio 3 lata temu. Wtedy był płatny około 19 funtów i płatność można było zrealizować jedynie gotówką. Żadne moje karty kredytowe nie przechodziły, żadne karty paliwowe nie przechodziły, jedynie cash. Również, co jeszcze warto dodać do tego tematu o tym moście, płatny jest w jedną stronę, czyli jadąc w kierunku Walii zapłacimy na bramkach, wracając przejedziemy ten most za darmo, także to warto dodać. Podobny most jest w okolicach miasta Hull, byłem na nim z 5 lat temu, tam wtedy zapłaciłem bodajże 20 funtów. Teraz, z tego co się tam zorientowałem, gdzieś tam obiło mi się o uszy, chyba 26 albo 28 funtów i też cash. Gdzieś tam w okolicach Liverpoolu jest płatny odcinek, również płatny odcinek mamy w okolicach aglomeracji miasta Birmingham. Miasto Birmingham to składa się z kilku innych miasteczek, które zostały wcielone do miasta Birmingham i tam jest odcinek autostrady M6 Toll, z którego można skorzystać na przykład podczas dużego natężenia ruchu, gdzieś widzimy na wyświetlaczach, świeci się, że jest duże opóźnienia, korki i tak dalej, można ominąć tym odcinkiem aglomerację miasta Birmingham, zaoszczędzając czas, który jest bezcenny, sprzęt, paliwo, które idzie w powietrze, stojąc w korku, hamulce i tak dalej. Co tu więcej dodać o Wielkiej Brytanii? No cóż, nie płacimy, do tej pory nie płaciliśmy za drogi od kwietnia, trzeba będzie się liczyć z nowymi kosztami przejazdów w Wielkiej Brytanii. W jaki sposób dokonywać opłat? Na przykład za parkingi, za serwisy w Wielkiej Brytanii można zapłacić w euro. Można zapłacić w euro, za mosty też można zapłacić w euro, jednak przelicznik jest dosyć niekorzystny. Przykładowo 20 funtów to jest 30 euro, więc nie jest dosyć korzystny przelicznik. Ja osobiście zawsze płacę kartą kredytową, kartą elektroniczną, a następnie wystawiam rachunek pracodawcy bądź z kimś tam współpracuję, kto mi zwraca te koszty, taki, który poniosłem w rzeczywistości, czyli sprawdzam sobie wyciąg z konta, ile rzeczywiście tam tych spreadu było, tej prowizji banku i tak dalej, i zwraca, że tak powiem, proszę o zwrot tych całych moich kosztów. I tak wychodzi najtaniej, bo nawet jeśli policzymy prowizję banku i ten spread, czyli tą różnicę walutową, to i tak wyjdzie tam funt, przykładowo jak jest po 5 zł w średnim kursie NBP, to wyjdzie, że zapłaciłem za funta przykładowo 5,20, to i tak nie jest aż tak źle. To i tak nie jest taka, że tak powiem, strata. Ja tak robię i to mi się sprawdza. Co tu więcej? To chyba wszystko.
na temat Wielkiej Brytanii, jeśli chodzi o ceny autostrad. Przy okazji może przeniesiemy się do Irlandii. Nie byłem w Irlandii nigdy, ale odwiedziłem ich stronę internetową, poczytałem co nieco w internecie na ten temat. Płacimy za autostrady, płacimy na bramkach. Odwiedziłem ich stronę tego irlandzkiego systemu poboru opłat, z którego dowiedziałem się, że opłaty wynoszą około 6 euro za przejechany odcinek. Ile wychodzi na kilometr? Nie mam zielonego pojęcia. Płatna jest również obwodnica Dublina, z tym, że opłaty pobierane są elektronicznie, w formie elektronicznej, którą to opłatę trzeba uregulować do 20 godziny następnego dnia. Jak to wychodzi w praktyce, jak to wychodzi w życiu, nie wiem. Szczerze mówiąc, nie wiem. Nie mam za bardzo dużo do powiedzenia na temat Irlandii i opłat, bo nie byłem. Pojadę, dowiem się więcej.